Witam, Butcher Bogi z tej strony. Dzieciaczki, mamy Mortal Kombat 11. Ed Boon zaszokował wszystkich. To znaczy, to większość już wiedziała, że to musi nastąpić prędzej czy później. W trakcie zapowiedzi tam, że będzie gry zapowiadał, jakieś sportowe, które tam mają jakieś nagrody dostać. No nieważne, mało istotne. Ja w tych, ja w tych całych przedsięwzięciach się jakoś nie odnajduję. Nigdy nie sprawdzam takich takich konwentów, ale ten akurat nie sprawdziłem. Jeżeli chodzi o Mortal Kombat 11, uważam, że będzie twist. Dość ostry, fabularny twist. Znowu będzie podróż w czasie Raidena, tym razem Raidena niedobrego, czyli tego czerwonego, który prawdopodobnie będzie próbował rozpierdolić neteremskich, jak i ziemskich wojowników. Tutaj widzimy walkę z jednym z ziomków Skorpiona. Nie jest to Skorpion, jest zbyt młody. To jest jeden z jego ludzi. Poza tym zresztą zobaczycie Skorpiona pod koniec. Już zresztą widzieliście na pewno, bo tego trailera pra prawdopodobnie już wszyscy fani wielcy Mortal Kombat zobaczyli. No i tak mi się wydaje, że właśnie będzie ten nawrót. Stąd też skórka Shao Kana na końcu, który, który jest jako preorderowa, bonusowa, dobetowa postać na styczeń zapowiedziana. Ja go kupię prawdopodobnie w marcu za realne, realną kasę, bo nie będę wydawał pieniędzy teraz na bety. Na bety nie wydaję na takie gry. No i mamy klepsydrę, która oznacza podróże w czasie, więc nastawcie się, że znowu będzie nawrót do Mortal Kombat 1, tylko że będzie to trochę inaczej pokazane. Nie wiem, jacy zawodnicy będą oprócz Skorpiona, Szaokana, tego nowego, Boga, który się tam gdzieś tam pojawił i Raidena, na razie nic nie wiadomo, ale no jest na co czekać, jest na co się nastawiać. Jak tutaj, jak tutaj właśnie widzicie, no tak, Lepsydra, ten nowy bóg. Yy, zresztą, Time Traveler, prawdopodobnie jakiś. No, przejście Rajdena na ciemną stronę mocy. No nie wiem, czy ziemi by nie wyszło na dobre. Zniszczenie jednej, jednej, jak i drugiej strony wojowników i spierdolenie tego całego turnieju. No nie wiem, nie wiem. Ale wydaje mi się, że Raiden będzie tutaj sub-bossem. Jako tako. Zobaczymy zresztą. Trzymajcie się na razie.